Słuchaj, czasem przychodzi taka pokusa, takie no, wrażenie, że nie wiem, czas dla postulatu, zrobienie komuś dobra, pomóc komuś, może być czasem straconym. Bo tyle trzeba jeszcze zrobić. Kontynuujemy nasz temat z kalendarzem Ojca Pio. Link jest w opisie, go sobie zamówić. No i patrzcie, bardzo ciekawa sprawa. Czas ofiarowany dla chwały Boga i zbawienia dusz nigdy nie jest stracony, i nie należy go żałować. Niezwykłe zdanie, jak się spił mówi, a więc widzisz, ten czas, na chwałę Boga, czasem przychodzi naprawdę taka, może przyjść pokusa, jesteśmy zabiegani w życiu. Tu trzeba pójść tam, siam, tego. Trzeba mieć wyznaczony czas też dla Boga, dla rodziny, dla Boga, dla naszych obowiązków. To jest bardzo ważne, bo inaczej, no niestety, ten czas ucieknie. Ten czas jest nam zadany. I naprawdę może przyjść taka czasem pokusa, ojej, tyle trzeba jeszcze zrobić. No zrobić dobrze, a też trzeba trochę się pomodlić. Czasem trzeba komuś pomóc. Czasem trzeba zrobić apostolat. Trzeba uratować innych często. No, no i tak samo, no, więc widzicie, niezwykłe. Trzeba naprawdę mieć ten czas wyznaczony sobie. Dla Boga. Konkretny czas w ciągu dnia. Czy to z rano, czy wieczorem. Żeby był ten czas. Z Tobą jestem, Panie Boże. Różne są formy, jak go spędzić. Ty już wiesz najlepiej, jak go zrobić. Ale widzisz, dla chwały Boga i dla zbawienia tuż nigdy nie stracony i należy go żałować. Patrz, ojciec Pio taki był. Ile on godzin w konfesjonale potrafi spędzić? A mógł sobie powiedzieć, a ludzie, przecież takie fajne rzeczy można robić w życiu. I tyle jeszcze czas budować i zrobić je. Ofiarował ten czas. Komuś pomóc, komuś zagadać, coś zrobić. Bardzo ważna sprawa. Bardzo konieczna wręcz. Ten czas jest, nie jest straconym czasem. Jest zyskanym. To jest naprawdę coś najwyższego, co możemy zrobić. Komuś pomóc jakiejś duszy. Niezwykłe. Tak mówię, cię spiję. No tutaj będzie w sierpniu w kalendarzyku. Co jest ważne? W link jest w opisie. Ten kalendarz wysłaliśmy do wszystkich podopiecznych Ojca Pio. Piękna sprawa. Mam nadzieję, że też będzie taki link, żebyś mógł sobie zamówić za darmo nawet. Żebyś miał go za darmo dla każdego, kto sobie go zamówi. Żebyś miał ten kalendarz przy sobie. Żebyś pomóc innym. Żeby uratować innych. To jest bardzo ważna, wielka pomoc taka. Patrzcie, największym dowodem miłości jest cierpienie dla ukochanego. A potem jak Syn Boży tyle wycierpiał z czystej miłości, nie ma wątpliwości, że krzyż niesiony dla Niego staje się godny miłości, tak jak sama miłość. Niezwykle, widzisz, bardzo ważna sprawa. Jeżeli my coś kochamy, to mamy bardzo wielki powód, żeby znieść dla Niego cierpienie. To niezwykle, to jest największy dowód miłości, jeżeli my możemy coś znieść dla czegoś. Tak się próbuje miłość. No co to za łatwo powiedzieć słowem, łatwo tego, a wiemy sam po sobie, no to łatwo sobie tam dużo rzeczy powiedzieć. Ale widzisz, tak się próbuje tą miłość dla ukochanego. Wstaję rano, coś robię. Troszczę się o rodzinę, troszczę się o inne rzeczy. Niezwykłe. A potem jak Syn Boży tyle wycierpiał z czystej miłości, nie ma wątpliwości, że krzyż niesiony dla Niego staje się godny miłości, tak jak sama miłość. A widzisz, to jest niezwykłe. Krzyż niesiony z miłości staje się tak godny, jak sama miłość. To jest niezwykłe po prostu, jaka to jest powaga krzyża po prostu. Dobra, tam nie trzeba się modlić, żeby nam kamień spadł na głowę. To pięknie pokazała nam Święta Tereska, Dziesiątka Jezus, te cierpienie, które trzeba przyjmować hojnie po prostu. Tak obrać, całą rękę odejmować te cierpienie, które nam przychodzi w życiu. Różne, czy prześladowania, czy różne zmartwienia, czy różne rzeczy, choroba jakaś. Wiadomo, trudno jest. Trzeba to przyjąć często po prostu. Zaakceptować, pokochać, objąć. Przyjdą różne emocje, trudy. Zaakceptuj je. Przyjmuję, taka jest rzeczywistość, taki jest mój krzyż. Biorę go. Tak jak Pan Jezus obejmuje krzyż, całuje go i go niesie. Po tym, jak Syn tyle wycierpiał Boży, z czystej miłości nie ma w tym wątpliwości. Nie ma w tym wątpliwości, że krzyż niesiony dla Niego staje się godny miłości. Tak jak Pan Jezus przyjął ten krzyż, tak On jest godny tej miłości. Piękne zdanie Ojca Pio. Patrz, i tutaj Ojciec Pio idzie. We wrześniu. Mam nadzieję, że tam będzie pokazane to ładnie na filmiku. Tam ktoś to zrobi. Co piękne zdanie. Warto mieć taki kalendarz przy sobie zawsze. Czy w sobie, czy gdzieś powiesić. Jest miejsce i są ważne daty z Ojcem Pio. I piękna sprawa, żeby Ojciec Pio był z Tobą zawsze przez cały rok.
Oto jest ten kalendarz. Wysyłam go do podopiecznych Ojca Pio. Za podopieczność jest co tydzień msza święta odprawiona o łaski za wstawiennictwem Ojca Pio. Piękna sprawa. Sama Maria.